Cześć, witajcie. Kreskówka wyprodukowana przez Vivien Medrano wciąż cieszy się ogromną popularnością. Teoretycznie jest ona przeznaczona dla dorosłych, lecz zyskała wielu fanów również w młodszym wieku. Obecnie ma jeden sezon złożony z trzech odcinków. Na razie trzech odcinków, gdyż ciągle powstają kolejne. Omówimy dziś najnowszy epizod tej kreskówki zatytułowany Spring Broken. Zacznijmy od omówienia fabuły, więc chyba nie muszę ostrzegać przed spoilerami, gdyż będzie ich tam sporo, naprawdę sporo. Blitzo wraz z pracownikami jadą autem firmowym do swojego biura. Podczas próby parkowania miejsce parkingowe zajmuje im Weronika, demonka z ambicjami profesjonalnej piosenkarki. Po czasie okazuje się, iż Weronika ma swoje studio naprzeciwko biura EMP. Główni bohaterzy z agresją zaplanowali zemstę. W planie Luna, czyli sekretarka, miała się zamienić w człowieka i kusić plażowiczów, by jej przyjaciele mogli pomordować cywilów. Ich plan się nie udaje, ponieważ Weronika i jej pracownicy wypili jakiś sok, dzięki któremu demony przemienili się w ludzi. Podczas koncertu sok przemieniający w ludzi zostaje wyrzucony przez piosenkarkę do wody i zatruwa rybkę. Ryba przez napój zmutowała się, lecz po chwili zginęła przez mili. EMP przedostają się do piekła przez portal, a młoda piosenkarka wraz z asystentami zostaje schwytana przez policję. Opinia dotycząca odcinka. Animacja ponownie poczyniła pozytywne postępy. Jak w każdym odcinku o impach, nie zabrakło nam irytacji Blitzo, znudzonej Luny, słodkich scen Millie i Moxie i nawet można zobaczyć miłosne uczucia u wilkołaczki. Jednak ten odcinek nie jest taki jak inne. Można zobaczyć, iż jest on niepowiązany w żadnym stopniu do ciągłości. To zwyczajny odcinek, niepowiązany z niczym. Inny minus, który mnie denerwuje, to brak Stolasa. Jednak nie można oczekiwać najlepszej produkcji od dość nieprofesjonalnych warunków. Dlatego w skali od 1 do 10 daję 9, ponieważ naprawdę spodobał mi się ten odcinek przez oryginalność, wkład, postępy i super charakterystykę postaci. Dziękuję bardzo za pomoc Carmel, która stworzyła scenariusz do tego odcinka. A Wam dziękuję za to, że subskrybujecie kanał i jest nas już ponad 700. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, mogą to zrobić w tej chwili razem z dzwoneczkiem, by nie umknęły Wam moje nowe odcinki.